Rozpoczynamy kolejny cykiel pytań, którymi Państwo tak obficie mnie zasypaliście. Przechodzę do pierwszego pytania, pan Maciej Wojtyś. Szanowny panie redaktorze, czy w obliczu kryzysu finansowego możemy się obawiać, że rząd sięgnie do kieszeni obywateli, ale w sposób bezpośredni, pobierając z naszych kont po kilka procent, by ratować sektor finansowy? Przywołuję tutaj sytuację na Cyprze z 2013 roku. Z tego, co się orientuję, Sejm w 2016 roku przyjął unijną ustawę rozszerzającą kompetencje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do takich działań. Czy grozi nam, że zostaniemy pozbawieni pieniędzy i to w świetle prawa? Czy to czas, żeby chować pieniądz do skarpety? Proszę o odpowiedź i radę. Dziękuję i zdrowia życzę. No ja tutaj nie jestem takim kompetentny w kwestiach finansowych, ale nie wydaje mi się, żeby rząd zrobił takie głupstwo, dlatego że jeżeli chcemy, żeby gospodarka wyszła, myślę, że rządowi też na tym trochę, chociaż trochę zależy, żeby gospodarka jakoś się podźwignęła z tej zapaści, której rozmiarów jeszcze nie znamy i nie wiemy, jak długo będziemy z tego się wydobywać, to wydaje mi się, że jednym z takich środków to są inwestycje i to akurat tutaj w pewnym sensie ta epidemia stwarza takie dogodniejsze warunki niż zazwyczaj, choćby dlatego, że można to zrobić, można różne rzeczy zrobić taniej. No i mam nadzieję, że rząd nie będzie ogołacał obywateli z pieniędzy, bo w ten sposób załamałaby się siła nabywcza. No i co by wtedy? Prawdopodobnie wtedy przedsiębiorstwa zaczęłyby tracić płynność finansową, a to jest największe niebezpieczeństwo i największe zagrożenie. Nie mamy do czynienia z kryzysem finansowym wyłącznie, tak jak w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych. Mamy do czynienia z całym splotem sytuacji kryzysowych i wydaje mi się, że tego typu remedium nie byłoby ani skuteczne, ani mądre przede wszystkim. Co się może stać? Już prezes, dzisiaj czytałem taką informację, wypowiedź prezesa banku PKO BP, że trochę ograniczą ofertę kredytową, więc w takiej sytuacji w ogóle będą bardzo skrupulatnie sprawdzali i tak dalej. To zawsze to robią, ale teraz jeszcze skrupulatniej będą sprawdzali. No i w takiej sytuacji oczywiście dobrze jest mieć jakieś tam zaskórniaki w bezpośredniej dyspozycji, bo natomiast nie obawiam się, żeby rząd coś takiego zrobił, bo to znaczy to byłoby po prostu niecelowe. Chyba że no, wykorzystałby tę okazję, żeby dać banksterom zarobić naszym kosztem, ale nie sądzę, żeby to mu przysporzyło popularności, bo takich rzeczy nie można ukryć. Pan Andrzej Nowak. Panie Stanisławie, jakie konsekwencje dla Polski miałaby zmiana o 360 stopni polityki z Rosją, Władimirem Putinem? Załóżmy, że oni stają się naszym głównym sojusznikiem w chwili obecnej. Pozdrawiam. No, to by była całkowita zmiana sytuacji nie tylko politycznej, ale i sytuacji militarnej w Europie. Całkiem prawdopodobne jest to, że rząd, który by się zdecydował, zwłaszcza na taką gwałtowną zmianę, no długo by się nie utrzymał. Ja powtarzam tak to wielokrotnie na spotkaniach, ale jeśli, no muszę się powtarzać, skoro pytanie się powtarza. Przypominam taką rozmowę, jaką prowadziłem kiedyś w Colorado z pewnym starszym panem,
który mi opowiadał, jak funkcjonuje branża górnicza w Ameryce. No i tam prowadzą interesy na całym świecie dosyć agresywnie. No i w pewnym momencie ten pan mi powiada tak, wie pan, niektóre rządy to nam podskakują. Jak nam za bardzo podskakują, to my je zmieniamy. No to by było takie odwrócenie sojuszy o 360 stopni, zwłaszcza bez uprzedzenia naszego najważniejszego sojusznika, to z pewnością byłoby potraktowane jako podskakiwanie, no i spowodowałoby bardzo być może daleko idące konsekwencje, łącznie ze zmianą rządu, bo przypomnę, że kiedy Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki w naszym zakątku Europy, no to nastąpiła w rezultacie zmiana na politycznej scenie. Reprezentację, ekspozyturę polityczną stronnictwa pruskiego zastąpiła ekspozytura stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. No i ona tutaj jest bardzo, jakby tu powiedzieć, spolegliwa wobec Stanów Zjednoczonych. No i nie wyobraża sobie chyba odwrócenia sojuszy o 380 stopni, nawet w gorączce. Pan Wojciech Więckowski. Szanowny panie Stanisławie, jakiś czas temu pytałem o najwybitniejszego pana zdaniem polityka, jednak był to pewien skrót myślowy i chodziło mi o polityka wybitnego w sensie pozytywnym dla Polski. Proszę więc o odpowiedź na pytanie, który polityk w pana opinii odegrał najbardziej pozytywną rolę w historii Polski. Nie musi to być polityk trzeciej RP. No to całe szczęście, że nie musi to być polityk trzeciej RP, bo miałbym pewne trudności ze wskazaniem na niego. Nie potrafiłbym takiego polityka wymienić, dlatego że no, każdy z nich, nawet jeśli zrobił coś pozytywnego, czyli wykazywał plusy dodatnie, to niestety wykazywał również plusy ujemne. Być może, że takie, że tak, tutaj moja rekomendacja, którą zaraz przedstawię, wynika po części z odległości czasowej do tej postaci, ale jako takiego wybitnego władcę polskiego wymieniłbym króla Stefana Batorego, mimo że on nie był Polakiem z pochodzenia, tylko Węgrem, ale był bardzo wybitnym polskim politykiem. No i jego zasługa polega na tym, dla Polski przede wszystkim w takim znaczeniu strategicznym, że udało mu się odepchnąć, Rosję od Bałtyku no, na 200 lat, no i dzięki czemu Polska jeszcze przez pewien czas utrzymywała mocarstwową pozycję w Europie. Uważam, że Stefan Batory był takim, a jeszcze wcześniejszego polityka, gdybym miał wymienić, no to bym wymienił człowieka bardzo młodego wiekiem, ale niewątpliwie jako polityka wybitnego, który mimo 18 lat był przywódcą najważniejszego ugrupowania politycznego w ówczesnej Polsce. Mam na myśli wojewodę Spytka z Melsztyna. Otóż on, między innymi on, ale on też miał wielkie tutaj zasługi w doprowadzeniu do Unii Personalnej Polski i Litwy, dzięki czemu Polska z takiego drugorzędnego państwa wybiła się na stanowisko mocarstwowe. Także Spytko z Melsztyna dalekowzrocznym spojrzeniem takie możliwości ogarnął. No i dlatego też je też zaliczał do tego grona wybitnych polityków. Pan, to było pierwsze pytanie, a drugie pytanie, jak długo pana zdaniem zajmie nam wyjście z kryzysu? Jakie działania powinny zostać podjęte, aby Polska mogła budować swoją pozycję gospodarczą? Jak pan ocenia obecne działania rządu w walce z epidemią?
Nie wiemy. Nikt tego, obawiam się, że nikt tego dokładnie nie wie. I znaczy, jak długo potrwa epidemia, która sprawia, że pogrążamy się w kryzysie, tego nikt nie wie, a w związku z tym nie wiemy, jak głęboki będzie to kryzys. No a od tego zależy, czy będziemy wychodzić z niego dłużej czy krócej. Ale nie tylko od tego, bo też zależy od tego, w jaki sposób rząd czy władza polityczna będzie z tego kryzysu wychodziła. Moim zdaniem powinna jak najmniej przeszkadzać obywatelom w odbudowywaniu swoich przedsiębiorstw, warsztatów pracy, w odbudowywaniu gospodarki. No i wtedy, tu podobnie jak zrobił Mieczysław Wilczek w 1989 roku, że po prostu jednym pociągnięciem pióra usunął wszelkie ograniczenia, czy prawie wszystkie ograniczenia, które blokowały narodowy potencjał gospodarczy. I to zaowocowało takim bardzo dużym ożywieniem właśnie obywateli samych, bo akurat sektor państwowy wtedy raczej no, pogrążał się w kryzysie coraz bardziej. Natomiast sektor prywatny i całe szczęście się zwiększył udział sektora prywatnego w gospodarce, bo gdyby nie, to bardzo możliwe, że z tamtego kryzysu wychodzilibyśmy znacznie dłużej niż to miało miejsce. No i obecne działania rządu oceniam w sposób umiarkowany, dlatego że tak jak tutaj powiedział jeden z przedsiębiorców, którzy protestowali w związku z ogłoszeniem zasad tarczy antykryzysowej, on powiedział tak, że my nie chcemy od rządu ani złotówki, my chcemy tylko, żeby rząd nas przestał łupić, tak się wyraził. No i rząd, no niestety, który jest zakładnikiem też własnej biurokracji, nie bardzo może tak z dnia na dzień przestać wszystkich łupić. W związku z tym, no, oceniam działania rządu w sposób umiarkowanie pozytywny. Ostatnio wyciekła, trzecie pytanie, ostatnio wyciekło nagranie, na którym Sławomir Nitras straszy lewicę planowaną koalicją z Konfederacją. Później wycofał się z tej wypowiedzi, ale niesmak pozostał. W związku z tym chciałbym zapytać, czy uważa pan taką koalicję za dopuszczalną i możliwą? Czy widziałby pan jakieś pozytywy wynikające z takiej koalicji? Czy w pana opinii Konfederacja może mieć apetyt na władzę ponad wszystko? Życzę zdrowia w tym trudnym czasie. Rozumiem, że panu chodzi o ewentualną koalicję Konfederacji z Platformą Obywatelską, no bo chyba nie z lewicą. To wydaje mi się, tego sobie nie mogę wyobrazić nawet w gorączce, ale z Platformą Obywatelską, no cóż, Platforma Obywatelska jest bezideową partią władzy. Nawet nie ukrywa tego specjalnie. W związku z tym, gdyby zechciała podzielić się tą władzą, umożliwiając w ten sposób Konfederacji wpływ na sprawy państwowe i nie przeszkadzając jej w takim skierowaniu spraw państwowych na właściwe tory, no to nie widzę żadnych przeszkód, żeby taka koalicja się pojawiła. Ja nie bardzo wierzę w to, że Platforma jest w stanie coś takiego zrobić, ale gdyby była w stanie, gdyby coś tam, nie wiem, Duch Święty ich natchnął, no to wyobrażam sobie coś takiego, dlatego że no ja się nie kierowałbym duchem partyjnym, że no tylko na przykład z Prawem i Sprawiedliwością tu możemy w koalicję wchodzić, a z Platformą Obywatelską nie. Nie mam takich przesądów. Wszystko, co może w rezultacie okazać się pożyteczne dla państwa polskiego, dla gospodarki, dla obywateli, takie możliwości należy przynajmniej rozważyć. I dlatego, bo to, co
Nas gubi to, co powoduje, że tracimy rozmaite szanse rozwojowe, to jest duch partyjny, który bez reszty zawładnął naszym życiem publicznym. Uważam, że to jest bardzo szkodliwe, tak samo jak było szkodliwe w wieku XVIII, kiedy nawet państwa rozbiorowe, do tu niestety miały rację, stwierdzały, że duch partyjny w Polsce doprowadził do całkowitej anarchii. To akurat była prawda, bo oni wyciągnęli, one, te państwa wyciągnęły taki wniosek, że trzeba Polskę rozebrać na kawałki. No ale diagnoza była trafna, niestety diagnoza była trafna, więc powinniśmy się ducha partyjnego jednak wystrzegać. Pan Andrzej Tomaszewski. Panie Stanisławie, mam dwa pytania. Pierwsze, próg wyborczy powinien być stosowany w zasadzie wtedy, gdy wybory mają charakter większościowy. Jednak zgodnie z Konstytucją RP wybory do Sejmu w Polsce są równe, tajne, bezpośrednie i proporcjonalne. Nie ma ani słowa o ich większościowym charakterze, więc moim skromnym zdaniem stosowanie progu wyborczego jest niezgodne z naszą Konstytucją. Czy zgodzi się Pan ze mną? Poza tym jego stosowanie jest niezgodne z artykułem 4, bo na przykład 4% narodu to nie naród. No ja rzeczywiście Pan ma rację z tym, że to przy wyborach większościowych, no to próg wyborczy jak gdyby powstaje sam przez się. No, ktoś ma większość, ktoś tej większości nie ma. Jeden ma lepszy wynik, drugi ma wynik gorszy i to można stwierdzić bez żadnego progu wyborczego. Można tylko na przykład wprowadzać pewne minimum frekwencyjne, żeby uniknąć sytuacji, że na przykład za rządem zagłosuje dwóch obywateli, a przeciwko rządowi jeden, no to wtedy oczywiście większość jest, ale no mielibyśmy poczucie, że to nie jest żadna reprezentacja narodowa, tylko szajka uzurpatorów, więc czasami takie minimum frekwencyjne właśnie z tego powodu byłoby pożyteczne. Natomiast co do tego, że zasada proporcjonalności, konstytucyjna zasada proporcjonalności została, no jeśli już nie zmieniona, to przekształcona w sposób istotny przez ordynację wyborczą, przez kodeks wyborczy, no to jest oczywiste, ale nie dla Sądu Najwyższego, który jak wiadomo jest niezawisły, a w porywach nawet niezawiślejszy, no i uznał, że to nie jest złamanie zasady, więc no cóż, my tu biedni, biedni zajączkowie możemy nie możemy wierzgać przeciwko oszczeniowi w postaci Sądu Najwyższego. Pytanie drugie. Kim są tak zwani konstytucjonaliści? Skąd oni się biorą? Jakie mają zadania? Przecież wiadomo, że konstytucja łamana jest w naszym nieszczęśliwym kraju notorycznie, a oprócz tego w konstytucji jest kilka nieścisłości, a nawet sprzeczności. I czy to niekonstytucjonaliści powinni właśnie zadbać o to, aby konstytucja miała tak zwane ręce i nogi i być jednoznaczna? Dziękuję bardzo za odpowiedź i łączę serdeczne pozdrowienia. No dziękuję bardzo. Konstytucjonaliści to są prawnicy, którzy się specjalizują w prawie konstytucyjnym i na ogół dobrze to prawo konstytucyjne znają. Natomiast obwinianie ich za to, że konstytucja, na przykład ta z 97 roku, charakteryzuje się niekonsekwencjami i wewnętrznymi sprzecznościami, myślę, że taka krytyka byłaby niezasłużona, dlatego że autorstwo tej konstytucji można przypisać tak zwanej bandzie czworga, to znaczy Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, Tadeuszowi Mazowieckiemu, Waldemarowi Pawlakowi i Ryszardowi Bugajowi. To do nich powinniśmy te pretensje kierować. Nie wiem, czy pan Tomaszewski zna definicję wielbłąda. Wielbłąd to jest koń zaprojektowany przez komisję i pod pewnymi względami konstytucja z 97 roku przypomina wielbłąda. No na przykład artykuł 2 konstytucji
który zawiera ewidentną sprzeczność wewnętrzną, stanowiąc, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, jeszcze w dodatku urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. No, to jest albo demokratycznym, albo prawnym, a jeszcze te zasady sprawiedliwości społecznej, no po prostu groch z kapustą. I nic dziwnego, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny chce jakieś głupstwo tam uzasadnić jako zgodne z konstytucją, to właśnie powołuje się na ten artykuł, bo z tego wszystko można wydedukować, jak to stwierdził jeszcze w ciemnym średniowieczu Duns Scot. Duns Scot, takie wynalazł prawo Dunsa Scota, no, które polega na tym, że jeśli Q i zarazem nie Q, to P. Jak, takie są konsekwencje przyjęcia sprzeczności, że można już wszystko, dowolny wniosek z niego wyciągnąć. No właśnie to są takie rzeczy, ale jak powiadam, konstytucjonalistów ja bym za to tak bardzo nie obwiniał, bo oni tylko mogli doradzać, a jak ktoś nie słuchał tych rad, bo tego wymagała konieczność politycznej siuchty, która tam wtedy nad tą konstytucją, że tak powiem, się unosiła, no to konstytucjonaliści nie są temu winni. Proszę Państwa, tym kończymy ten odcinek cykielu. Do następnego cykielu wrócimy.